zawsze przypatrywałem się świętej pamięci mamusia, jeszcze jak żyła, jak gotowała, to gdzieś tam zawsze próbowałem, starałem się i jakoś mi to zaczęło wychodzić, a że okazało się w międzyczasie, jak w tej kuchni działałem, że to jest to, co chcę robić i chyba i lubię robić, no to zacząłem to robić, no i gotowałem, chyba z 15 lat już nawet będzie, nie? A ta kuchnia bardzo mi przypasowała, dlatego że tam się cały czas coś zmienia, jest coś innego, tak? No wydaje mi się, że to było chyba fajne, to było, ja czułem się spełniony po prostu w kuchni, tak? No i jakby co, no wszystko runęło, tak? Wszystko runęło. Zaczęła się pojawiać krew w stolcu. Ja to zacząłem obserwować. Były bóle w brzuchu, ale te bóle się nasilały. Trafiłem do szpitala w Gdyni. No i doktor, który mnie tam przyjął, stwierdził, że to są żylaki odbytu. No i na te żylaki mnie leczono przez ponad miesiąc, do około półtorej miesiąca. Nic nie pomagało. Zaniepokojony, prywatnie umówiłem się na wizytę u chirurga. Chirurg zrobił mi badanie. Ja już widziałem po jego minie, jak przeszliśmy do rozmowy, że coś jest nie tak. Bodajże w niecały tydzień diagnoza postawiona, tak. No, nowotwór złośliwy, guz 17 cm. Mi to totalnie nogi podcięło, jak on mi powiedział, co się stało, co się dzieje, co jest we mnie. Ja powiem szczerze, że ja po omacku wyszedłem od niego z gabinetu, tak. Ja dosłownie, mi to podcięło nogi. Ja średnio raz w tygodniu nie mam taki dzień, gdzie siadam, dosłownie jak dzieciak wyje. Złośliwy nowotwór odbytu z przerzutami na wątrobę. Tę straszną diagnozę 38-letni Krzysztof Guba usłyszał w sierpniu zeszłego roku. Po kilku miesiącach trafił na stół operacyjny w gdańskiej klinice. Ja się w ogóle położyłem na stół operacyjny z zamiarem usunięcia tego nowotworu, tego guza, tak? Obudziłem się po operacji, guz nadal jest. A dlaczego? No dlatego, że no, jest po prostu tak wielki, że jest nieoperacyjny. I, no... Mamy do czynienia z chorobą wyjściowo zaawansowaną, z rozsianym rakiem odbytnicy, który wymaga intensywnego leczenia, żeby umożliwić choremu dalszą chociaż próbę podjęcia innych etapów. Jest źle, no jest bardzo źle, tak. No i później co? No chemioterapia, radioterapia, operacja. Operacja w tym roku w maju była, tak, wyłonienie stomi. Zaślepienie tego jelita, dlatego że bóle przede wszystkim pojawiały się przez to, że no wiadomo, te jelita tam pracowały. Ja mam tego guza ogromnego tuż przy odbytnicy, więc jakiekolwiek oddawanie stolca czy coś, to wszystko dotykało tego Zatyka guza. Przewód. Dokładnie. Są bóle, ale to już nie są takie bóle, jakie miałem przed operacją. Teraz leczenie, które otrzymuje pacjent, ma na celu umożliwienie no, jak najlepszego poprawienia stanu i możliwe, że doprowadzenia do momentu, w którym będzie operacyjny, to znaczy, że będzie możliwe usunięcie zmiany. Jedyną szansą na zmniejszenie, a potem usunięcie guza jest chemioterapia, którą Krzysztof przyjmuje od wielu miesięcy. Niespodziewanie jednak na śmiertelnie chorego mężczyznę spadł kolejny problem. Pół roku byłem na zwolnieniu L4. Pół roku, dlatego że no, takie są przepisy. Następną rzeczą, którą powinienem zrobić, to jest złożenie papierów o rentę. Ja byłem pewien, przekonany byłem, że ja tą rentę dostanę. A decyzja przyszła, umowna, nie dostałem renty. Nie dlaczego? Dostałem renty, dlatego że w przepisach jest określone, że w 10-leciu muszę mieć 5 lat składkowych pracy ciągłości. Aby w młodym wieku otrzymać rentę, trzeba spełnić wymóg co najmniej 5 przepracowanych bez przerwy lat, gdy pracodawca płacił za pracownika składki ZUS. Krzysztof, choć przepracował w sumie 15 lat, nie mógł wykazać ciągłego 5-letniego zatrudnienia, bo w wielu restauracjach pracował na czarno. Przez te 11 lat, które przepracowałem po kuchniach, a tych kuchni było troszeczkę, no i nie ukrywam, że jest to standardem, tak, w tej branży. No nie myślałem takimi kategoriami w ogóle choroby i tym podobne, tak, że jednak te składki, że to się może przydać. Pytanie, czy gdybym nie podjął tej pracy na czarno, czy w ogóle bym tą pracę dostał. No załamałem się, nie ukrywam, że załamałem się. Ja po prostu nie wiedziałem przez chwilę, co tej pani przez ten telefon powiedzieć, ja tylko po prostu się zapytałem, co ja mam dalej zrobić.